Stadion Śląski w Chorzowie, niedziela 20 października. Wielki dzień polskiego piłkarstwa. Na boisku mistrz olimpijski w piłce nożnej drużyna Związku Radzieckiego i reprezentacja państwowa Polski. Sędziuje Anglik Kloth. Gerard Cieślik obchodzi akurat swój jubileusz. Pierwsza minuta gry i pierwszy atak drużyny polskiej. Gra toczy się niemal stale pod bramką radziecką. Nasi chłopcy wykazują zdumiewającą szybkość. Piłka klei im się do nóg. Jeden z najlepszych bramkarzy świata, Jaszyn, ma pełne ręce roboty. Teraz gra przenosi się pod bramkę polską, ale na krótko. Szymkowiak likwiduje groźny przebój, piłka wraca na środek, drużyna polska znów atakuje. 43. minuta gry. Piłkę dostaje Lentner, bierze Cieślik, strzela, gol! 1-0 dla Polski! Drużyna radziecka i po przerwie nie potrafi zapobiec atakom polskiego napadu. Jaszyn znów w opalach. Piąta minuta gry. Piękna główka Cieślika. Znów gol. Polska prowadzi 2-0. Nikt w najśmielszych marzeniach nie przewidywał takiego sukcesu. Wreszcie Iwanow strzela honorową bramkę dla drużyny radzieckiej. Sędzia odgwizduje koniec meczu. Wygraliśmy. 13 lat czekaliśmy na ten dzień. Wygraliśmy z mistrzem olimpijskim. Mamy otwartą drogę do dalszych meczów o wejście do finału. Bohaterów meczu zniesiono z boiska, oczywiście na rękach. Bueno. Polska. Tak jest. Bueno. Bueno. Yeah. Keep it poppin'. Słuchaj, jak, dobra, to do ciebie tak, a dobra, to powiedzmy, że ona jest do ciebie też skierowana, Tomku. Słuchaj. No. Tomku. to może też opowiem. Powiemy tego typa. Ja ci mówiłem o kolesiu? Ty to mówisz materiale? Nie. Kolo, jedziemy samochodem, ja, Darek i Tomasz i dzwoni typ z tego, z TVN-u i na głośniku, wiesz, wszyscy słyszą samochody. Mm-hmm. Ja. I kolo, w trakcie jak jeszcze Tomek nie miał podpisanej umowy na występ z tym TVN-em, więc okay. To właściwie nie było jeszcze, wiesz, oni myśleli, nic, że jest dogadane. A kolo chce, żeby co? Radio? Żeby do jakiegoś tam Dzień Dobry TVN pójść, czy do jakiegoś radia tam coś gadać o tych występach, nie? A ja mówię, może wiesz, nie mam jeszcze umowy, nie ma nic, bo wtedy promował, jak ja wiesz, no tak. Wszystko palcem pisałem na wodzie. Tak. I typ zastosował genialną strategię, jak mnie przekonać, po prostu dar pizdę. Dobra, to zróbmy tak, że ty jesteś sobą, a ja jestem nim. Dobra, no i ja mówię, słuchaj Tomku, bo trzeba tam nagrać do tego radia te fragmenty. No ale ja nie mam jeszcze umowy. Tomku, ale ja to nie odpowiadam za to, ja na to nie odpowiadam. No ja dobrze, muszę po prostu ale ja bym chciał... Tomku! Stary. Ja tak patrzę, wiesz, na Darka i mówię, motherfucker, kurwa, za ciebie. Kolo jest na repeacie, po prostu tak. I słusznie ostatnio zauważyłeś, że w wołaczu cały czas, tak. Bardzo ładnie, gramatycznie. I jeszcze z grubego farta przycisnąłem, pierdnąłem tak strasznie w trakcie i to między jednym Tomku a drugim udało się w tą mikrosekundę trafić i widzę, że to go trochę zatrzymał. Tomku! Tomku! Słuchaj. Żeby było dobrze słychać Tomku i Tomka, tak. To tak. Poproszę cię, żeby... Nie, bo będziesz mówił pewnie do zalewa, dobra. Tak czy siak. O tak? O, tak, teraz. Jeszcze raz, cała słuchaj, dzień dobry. Nazywam się tak, jak się nazywam. Okay. Reprezentuję agencję taką, jaką reprezentuję. Aktualnie zajmujemy się przygotowaniem akcji promocyjnej dla naszego klienta, mającej na celu zachęcenie do spożywania ziemniaków. Bardzo ciężko jest. W ogóle ludzie poniżej brief. Jeden film około 5-minutowy lub dwa filmy po tyle i tyle. Zabawny sketch, który przemyci informacje o tym, dlaczego warto jeść ziemniaki. Dlaczego warto jeść ziemniaki. No tak. Kurwa, to będzie ciężko. Taka najlepiej około sportowa. To jest w ogóle takie tyle połączeń. Oni chyba się pomylili. No i publikacja oraz tego i klient. No dobra, to podam, chociaż to jest trochę wewnętrzne, bo ich klient nazywa się www.ziemniaki czy kartofle.com.pl. Ale to jest wybór?
Jak to jest wybór? Jeszcze nie ma, wiesz, nawet do mnie na koniec nie wybrali. Tak. Kąpel. Tak. Jeszcze jest. Bo ziemniaki i kartofle było zajęte. No, przez tą pierwszą akcję. Tam wiesz, która się nie powiodła swoją drogą. Ale próbują drugi raz. Jak rejestrowali domenę, to dział, który się zajmował rejestracją, wysłał maila do prezesa: ziemniaki czy kartofle, a prezes odpisał tak. Stary, jak oni by w XVII wieku w Irlandii rozjebali tą kampanię. O, mordo, do tamtejszych influencerów. Ale myślisz właśnie, że to jest ze względu na to, że w naszej niezwykle popularnej, najpopularniejszej w audycji w Polsce pojawiała się właśnie Irlandia i... O, na pewno. To miejsce, może miejsce o tym urodzin Baracka Obamy. Skąd pochodzi ziemniak z Irlandii. No, ale wiesz co? Tak jak Barack Obama. Tak, jego mama. Się. I wiele innych wartościowych rzeczy, ale nadmienię, że podoba mi się ziemniaki czy kartofle, bo jest też domena ziemniaki czy pyry PZ. To jest tylko na jedno województwo. Kropka tej. Ale czy ja się na czymś nie znam, czy to jest to samo, tylko zależy, gdzie się jest, tak? Możesz się po prostu wcelować w każdy region Polski. Jo, no, ale jak napiszesz ziemniaki, czy kartofle, czy pyry, czy... To jest wszystko bulwa jednego kwiata, co pod ziemią. Stary, ale potato, potato, jak napiszesz... Potato, tomato. To nie umiesz przeczytać tak, żeby to miało sens. To będzie potato czy potato, nie? Nie tyle. Ale ja pisałem, mogę też odpisać swoją... Przyznam, że nigdy nie robiłem jakiejkolwiek kampanii reklamowej. Odmawiam wszystkim, ale niech mnie. Lubię ziemniaki. Robimy to. I to są moje warunki. Sam wybiorę, co będzie. Okay. Bez przesadnych ingerencji, ale nie będę tam przeklinał. I trzeci warunek. Nie dostanę za to pieniędzy. Okay. I będę mógł powiedzieć, że nie dostałem za to pieniędzy. No nie wiem, czy oni przyjmą te warunki, to brzmi jakby... Nie odpisali nic. Nie, w ogóle Kolob jest dość ciekawy, ten pan, który to pisze. No dużo bo masz maili z nim, widzę, jak tak przez Kolob. Nie, jeden, ale Kolob pisze, wiesz, on ma, zobacz, jak on ma długą stopkę, stary. On ma stopkę tu, numery, ten, member of coś tam, ale jest... nie mam wyświetlania, więc jest niewiadome, nie wiadomo. Co jest, kurwa. Member of. No, Opus Dei na to wygląda. Duża ziemniaczona spółka. No, Big potato. No, twardy zawodnik. Nie ma co zadzierać. Ale trafił. Dostałeś kiedyś taki? Ty dostałeś dziwne jakieś. Ja dostałem parę dziwnych, no. Aha. Ja mógłbym znaleźć maila, że nie będę szukał, bo to będzie musiał trochę przeskrolować, ale z 2 albo 3 tygodnie temu dostałem taką propozycję występu, to jest taka najbardziej świeża akcja. Kojarzycie, jest takie coś w szkołach zwolnieni z teorii. Nie. Co nie trzeba iść nie na grę. Tak, nie trzeba tam iść na jakieś egzaminy na koniec, tylko robisz tam jakąś akcję. I ta akcja tam ci jakoś tam gloryfikuje przejście do kolejnej klasy, że nie musisz egzaminów pisać na koniec. Okay. To olimpiadę się zdawało, tak? Tak, ale pamiętam, że w moich czasach to było w szkole, że było zwolnienie z teorii. I napisali mi jacyś ludzie, właśnie uczniowie liceum, że oni robią to jest taką akcję, że zbierają chyba książki dla dzieci w Afrykach, żeby tam biblioteki zapłacić. W Afrykach, południowej i północnej. No, w tych i w środkowej, bo jest Republika Środkowej Afryki. Nie zapomniałem. Nie zapomniałem. No i czy ja bym mógł zrobić, wiesz, że oni będą mieli event charytatywny? Tak. I czy ja bym tam wystąpił i napisał specjalnie dla nich, oczywiście za darmo, tak, 15 minut żartów o Francji i książkę. Wow. Okej. Okay. Tak. Ale to zaraz... I za frajer, i za tydzień. Tak. Let's go. Ale czy to miało ich zwolnić z teorii? Tak, generalnie ja mam przyjechać i zrobić robotę, żeby oni napisali egzamin. To oni! Stać ale nie rób tego. Tak, oczywiście tak. To chyba, ale oni, co to oni zrobili event i to jest wszystko, co oni zrobili. Oni są z ekonomika? Bo to nie, jakaś mała miejscowość. Mogą dokopać tego maila, że ładnie to przeczytać. Nie no, wtedy to ich zakopiesz, to bez przesady. Chłopaki, no. To do nas się odezwijcie. My jedziemy, zrobimy wam naukę podcastu. Tak. I to, ale to nie będzie zadanie. Ja bardzo grzecznie odpisałem, co było zresztą prawdą, że nie miałem terminu. Słusznie. Nie odpisałem im wprost, że... Szkoda, że to się nie zgrało, bo ja... Frajerstwo. Może teraz to do nich dojdzie, ale... Bo nie w czasie. Oby. Wiesz. Ja trzymam kciuki, żeby nie musieli pisać egzaminu. Stary, tylko to słyszał, jak ich nazwałeś i siłownio. Znacznie parę lat, wiesz, że ja zawsze będę doceniał każde drogi na skróty. Raźnie. Ty, a może szkoda, że to się nie zgrało, bo ja bym ich z tymi ziemniakami zgadał. I może oni by, wiesz, jakby ściągnęli biznes. Nie macie jakieś może francuskie ziemniaki? Patata z ziemniaki, czy pyry, czy lekarz? Pamiętasz? French fries. No, a propos. Ale pamiętasz tego? Naukę francuskiego u nas. Oj, pamiętam. I
nasz kolega zwany Grzywaczem, tu nie będę podawał jego pseudonimu, bo można wtedy nazwisko ten, ale on zapisał, słuchaj, uczyliśmy się francuskiego i on w książce wpisał sobie fonetycznie czytankę. I, ale on nie umiał też, nie znał fonetycznie, jak się wymawia. I on był słynnym autorem Pommes Frites. Pommes Frites, stary, no powiedział. No to, ale tak... Typiara załamała się, no słownie wiesz. Jakby jej ktoś, wiesz, pommes frites, przeczytał Pommes Frites, une banane. No bo, ale stary, no. To, słuchaj, po co używasz tych liter, skoro i tak ich nie czytasz? No. Nie, francuski ciężki to jest. Ja. Jest no, ciężki. Ale... Liczby są dziwne. A, o Jezu, tam trzeba matematykę tak, umieć, matematykę nie? Bo tam, tak, trzeba matematykę znać, tylko 80, tylko 40. Tak, no, dodajesz. Jest mnóstwo takich, nie? Daj spokój. No właśnie, ale przynajmniej liczyć dobrze potrafią. No, no, racja, nie to, co tutaj, tak, kurwa. Po francusku. Dlatego Mikołajek tak właśnie był niegrzeczny. Słuchajcie, dzisiaj mamy, jak wiecie, zapewne po nazwie, jest to odcinek Mundial na Wesoło. Tak. Który, mam nadzieję, nie jest znakiem towarowym zastrzeżonym. Pozdrowienia dla ekipy kanału komediowego Bartek Korbel Produkcja. Bartek, kurde, mikrofony są w Tomaszowie. Nie, pozdrowienia. To w ogóle ja muszę nadmienić. Nie są... mieli też ciężkie zadanie, bo tam ludzie dzwonili. Och, tak. Przyznam, że najśmieszniej było, bo oglądałem, jak jeden typ dzwonił i od razu uwolniony. Ten, kurwa, trener nasz. Taki. I wiesz, widzisz po ich minach, że nie chcą ciągnąć typa. Mówi, gdzie go, kurwa, postawić mo? Bo on tak, wiesz, typo tak gadał srogo tam. Nasrane w kieszeń ma. No. Tak, co za... to znaczy w ogóle? Nie wiem. Nasrane w kieszeń. Co to jest za phrase of men? Czasem to oznacza, że ktoś ma zły humor. A, okay. Ale to chyba... chyba się nie spotkałem z tym nigdy jeszcze. No kto ci w kieszeń nasrał, naszczał? Wiesz o co chodzi? To oznacza, że masz zły humor. To jest genialne, bardzo mi się podoba. No, nie słyszałeś cię tego? Nie, nasrane w kieszeń to tak... No albo mówisz, ale że ktoś... fajne. No tak się ktoś ci w kieszeń nasrał, nie? I, a tam to chyba chodziło, że wiesz, że się nie porusza wzdłuż linii. Okej. Okay. Chyba nie, ale... z tym obciążeniem. Jest to odcinek, moi drodzy, piłkarski, czyli to, co kochamy najbardziej od wielu lat. Dlatego właśnie tutaj na cycu. O, za te barwy. Nie, to teraz będę musiał wymazywać i no, te cenzurować. Teraz tak, dostaje się żółtego do lat. Jeszcze raz, slow motion. Nie, ale poprosiliśmy was też na grupie Patronite, żebyście wpisali swoje ukochane lokalne drużyny piłkarskie, a my nawiniemy jakieś śmieszne żarty na ten temat. Podobnie zresztą jak w Mundialu na Wesoło. Ja mam parę dobrych piłkarskich drużyn, ja z tymi grałem w juniorskich tych. Tak? Czasach. Jaka była najśmieszniejsza nazwa? Bobry Tłuszcz. Ale sponsorowały ich Bobry czy Tłuszcz? Nie, miejscowość warszawska Tłuszcz i drużyna okay. Nazywała się Bobry. Okay. I mieli w takim logo ogromnego Bobra. Takiego tłustego. I podpis był Duma Tłuszcza. Ale to jest, super, to jest właśnie taka... Oni w ogóle mają ultrasów, wiesz, tam 30 i nice. Są na YouTubie filmy, bardzo śmieszne są, polecam. Kurwa, stary, okay. To ja słyszałem, bo oni ciężko ich spenetrować, bo oni takie żerdzie właśnie budują i wiesz. No i tak. Żeremi. Ale to brzmi jak taka myląca nazwa, jak ci... Pamiętasz, jak byliśmy z Marcelem w górach i tam było co? Świecko. Świecie. Świecie. Tak. Nie, Świecko to się chyba nazywało. Tak, oglądaliśmy o pierwszej w nocy na TVP jakiś reportaż o... Nie, to byli ze Świecia, nie? Bo to był o świeckim klubie motocyklowym. Świecki klub motocyklowy. My tak siedzimy, mówimy... Będzie ale... ta część, wiesz, ateistyczna. O co chodzi z tym ateizmem w tym klubie motocyklowym? Jakby spoko, nie? Ja popieram i nagle... Okazuje, że to chłopaki ze Świecia, ze Świecia. No. Tak, tak, bo to jest w Świeciu, tam ludzie cały czas mylą. Ale... Teraz tam występowałem w Świecie. Tak, proszę. Kwiatek organizował, ale tam było chlania wtedy, Boże Święty. To wtedy tłukliśmy głową w szybę i przyjechała policja. Co i... znana historia. Tak, i już tam, no nie, ale za co przyjechała policja? Ratować do interwencji, do szyby? Pokazać, jak się to robi, naprawdę. Łyso. Ty ja ci kurwa z bańki zaraz pokażę. Tam policjantem zostajesz tak jak te dinozaury, co się rozpędzały i czachami się stukały. Koziołki na rynku w Poznaniu. Dokładnie, to jest ich pierwsza właśnie rekrutacja była, tak wyglądała. Ale u nas w regionie najbardziej znany chyba zespół to jest Fotohigiena Błyskawica Gać. Dość znana. Słyszałem o tym. Fotohigiena Błyskawica Gać. Na Gać.
To gacz, jeszcze... zaraz zakładam, że gacz jest miejscem? Tak. No. Fotohigiena Błyskawica. A fotohigiena to jest sponsor? Tak. To jest... Jak to jest właśnie, bo polskie drużyny to nie jest tak, że wszystkie są sponsorowane. Niektóre mają swoje nazwy, ale tak. Niektóre tak. Są sponsorowane jest... przez... Większość to jest chyba przez miasto utrzymywane i jest jakaś po prostu grupka tak. Fanatyków, która inwestuje w tą okręgówkę. Najczęściej to jest... Często zwraca. Nie? Orzeł, Partyzant, Polonia... Bardzo często to jest, chyba Partyzant jest najczęściej. Orzeł, Baniocha, pamiętam taka drużyna była, Baniocha też jest pod Piaseczyńska miejscowość. I, wow. I to było chyba najgorsze boisko, na jakim grałem, bo dosłownie, niż tam to, że trawy było mało, to tam wiesz, się zdarzało, nie? Ale tam dosłownie było szkło, na mnie leżały pobite butelki i tam typ zrobił Siliński, dostał też, co to jest, ciężka jazda, nie? Ale to było obok torturują. Słuchaj, utrzymać murawę nie jest łatwo. No. Z tego, co wiem o piłce nożnej, ja wiem bardzo mało, jak tak. Się robi się w ślizg, to murawę można pewnie uszkodzić, więc no, to był taki tak. Prewencyjny tak, po prostu tak, zabieg, że nie ma w ślizgu. To jest takie kolce na oponę, żeby furo nie wiedział. To tak samo na boisku. Najpierw zrobili zajebistą murawę, a potem natłukli butelek i mówią, a po co ślizgi robił? Górą grać. Byłem kiedyś... Jeszcze cię wtrącę szybko. Kiedyś przejeżdżałem przez miejscowość Stolec i tam jest oczywiście drużyna piłkarska Skałki Stolec. Skałki Stolec, tak. Inter Gnojowice też jest z takich dosyć znanych, ale w polskim była drużyna, która zmierzyła się ze Śląskiem Wrocław podczas wesołego spadku do trzeciej ligi i się nazywała Sfornica Skorpiociurek z Czarnowąsy. Okej, okay, no tak, dosyć... tak, słyszałem. Hardcore, a skoro jesteśmy przy drużynie, ponad którą jest tylko niebo, to ja widziałem ostatnio tramwaj Mistrzowie Polski, ale zastanawiam się, czy to jest po prostu stary, oklejony tramwaj, czy to jest nowa rzecz. 78 jeździ, wiesz, to nie zdrapają. Nie wiem, w 2010. Było. Ale a teraz co się dzieje? Nie, bo jest Mistrzowie Polski i oni tam wymieniają, kiedy byli Mistrzowie Polski. To się nie zdezaktualizuje, to nie jest... To nie jest tak, że to są dawne zwycięstwa, dalej tak. Ale też a propos okrzyków piłkarskich mi się przypomniało, że tam czasami tam zbierają się w kółku przed meczem, te wszystkie chłopy łapią tam się za ramię i tam mówią, o, dzisiaj to jest nasz dzień, coś tam. Nie bójmy się grać w piłkę. Kto jest piaseczną, co go. A graliśmy z taką drużyną, co ja po prostu tak łapy położyli na środek w tym kółku i tak na cały głos. Czy wygramy, czy przegramy? Jeden chuj! I ruszyli na boisko. Nie? No i dobrze, i to jest prawidłowe podejście, bez spiny. Idziesz tam dokładnie. Pokopać piłkę, tak. Pobiegać, z chłopakami się spotkać. Co się zmieni? W tych niższych tych jest rzeczywiście tak, i choć czasem to jest, trzeba pamiętać, że tam od cholery kolesi gra fizolsko. Także no, wiesz, pewnie, i dlatego tam jest dużo scysji. Ściemniania jest też mnóstwo. Pijanych. I to w dziecięcych tych, nie? Ja pamiętam, ja grałem w tej Laurze Chielice, to jest taka miejscowość pod Piasecznem. I obok jest dosyć znana miejscowość Konstanci. Znana z tego, że tam dobrze sytuowani ludzie żyją w tym Konstancinie, trochę okay. Bogato. No i tam był chłop, co go nie chcieli, bo był słaby w piłę żadnej drużyny, więc jego starzy założyli klub piłkarski, który nazywał się tam Cezar Konstancin. Chyba w ogóle jego matka, to stroje mieli najpiękniejsze, tam wszyscy na złoto, to, tak, te boiska nie mieli, musieli tam wynajmować, ale stroje mieli super. Nice. I oni takie wałki robili. My na 4 mecze mieliśmy 3 barkowery, bo oni po prostu wałki robili, nie? Aha. Na przykład takie, że wiesz, ściągali zawodnika, dawali mu koszulkę z innym numerem i on wchodził, nie? To jest przecież, nie? Że widać. No ale wiesz. I to regularnie się zdarzało, nie? I to wiesz, na takim poziomie, gdzie to jest o nic mecz i grają 12-latkowie. No. To po co wiesz? Ale to przechodzi czasem, bo poziom sędziowania no, też jest wyjątkowy na takich ligach. Ja no, pamiętam tak. Sędziego, który przyjechał i ponieważ to w ogóle jego stary numer mówi, zapomniałem butów i w klapkach był, nie? I w klapkach stał na kole, na samym środku i on mówi, ja stąd dobrze widzę. No. I wiesz, spalony, bo jeden, jest tylko jeden no, sędzia na tak, tym poziomie. Też. I kole powie, jak spalony? Jak ty 9 kroków zrobiłeś przez cały mecz, to ty kurwa widzisz, żółta kartka, zeszek nie nagle. Słuchaj, ja też prawa się próbować tych sędziów, to było coś, co kompletnie nie rozumiem tego w dzieciństwie. Że przyjeżdżał jakby jeden sędzia główny, nie było tych liniowych, no. Ale żeby jakby stworzyć pozory z jakiegoś powodu, on przywoził 2 chorągiewki. I misja była taka, że on daje po jednej chorągiewce każdemu kapitanowi
I ten kapitan musi wybrać największego lamusa na ławce rezerwowych, który będzie stał przy linii i udawał tego sędziego liniowego cały mecz. Tak. Nie? Okay. My mieliśmy takiego jednego grubszego gościa, co już tam nie będę mówił jego tam ksywy, bo tak samo nazwisko, ale typ dosłownie całe życie chodził na te treningi, nigdy nie zagrał, tylko stał na tej linii, pokazywał, wiesz. Ten... I ten sędzia miał w dupie to, co on pokaże. Właśnie nie? Chciałem zapytać, czy przynajmniej w ogóle się to nie sugerował. Nie, to zero było... władzy. Jak na źle pokazał, to się wkurzał, nie? Zresztą nie pracuje w ogóle. Nie? Tak, i to był wymóg tam jakiegoś, nie wiem, nie PZPN, no, tylko tam jakiegoś MZPN, no, czyli tam Mazowieckiego Związku Piłki. Pewnie dokładnie, to znaczy kolegium sędziów. Tak, no, ale to był jakby wymóg, że ma stać tak. Jeden frajer i pokazywać, nie? No to jak, ciekawe. Już tam było bardzo szkoda go, to jakiś rodzic brał i to okej. Okay. Tak, no tak bo, bez sensu było. No bo to jest najlepsze, że to jest też się dzieje na niższych klasach i przynajmniej na Dolnym Śląsku to było dobierane z kibiców. I wtedy jest taki tak zwany meksykański stand-off, czyli bierzesz dwóch największych patałachów, wiesz, największych fanatyków i wtedy oni się nulifikuje i ich po prostu zjebanie, nie? Bo oni są obaj tak złymi sędziami, że po prostu to, co robią, to on wiesz, że wkujat, nie? Więc robisz odwrotnie. Okay, jak on wskazuje spalony, to czyli nie było spalonego, bo on pewnie chce przewałować, nie? Więc, albo tak często jest, no... To jest szalony koncept, bo to w ogóle nie jest potrzebne i jest, tak. Żeby było tylko, nie? Stary, to moje ulubione jest sytuacja na jednym z dolnośląskich boisk, na szczęście już nie istniejących, które było pod górę. Było dość mocno nachylone, ale tak solidnie, nie, że trochę. I wiesz, i każdy to przyjeżdżał, co to kurwa jest, jak to dopuszczono. No i w zasadach nie ma, że nie może być, nie może przekroczyć już tam procent nachylenia, ale to nie było aż tyle. Okay. No i wiesz, i wszyscy, przecież to jest buła, jak tu jest. No i cierpliwie trzeba było tłumaczyć, owszem, ale przez to jest pomyśl tylko chwilę. Przez 45 minut oni grają w dół, czyli mają lepiej, nie? No. Ale potem jest zamian. I potem no ty tak. Grasz w dół, więc musisz to wykorzystać. No, więc wiesz, no tak. Ale pierwsze, ale... A jeszcze jakby wiatr miał, no, ja w dół i pod wiatr. I w bok. No, ale pierwsze 45 minut napierdalasz pod górę jednak, ale nie? Buła, to jest straszne. Trochę buła, no. Pierwsze 45 minut murujesz, no. Potem drugiej wychodzisz. I... Tak, no takie taktyki się przyjmuje, no. Piłka nożna to jest taktyczne. To jest piękna historia. Ja miałem takiego kolegę w Laurze Chylice o pseudonimie Oko. On się nie obrazi na tą historię, bo to jest dobry wariat. I on był prawdopodobnie najlepszy, nie? W sensie zdecydowanie najlepszy, strzelał bramki. Nie mówię, że miał przyszłość, ale mógł spokojnie gdzieś tam sobie pokopać. Dostał podanie takie sam na sam, wychodzi z bramkarzem, jest chyba 3-3, więc taki wynik na styku, on dostał to podanie, strzelił gola, wygrywamy 4-3 i sędzia pokazał spalonego, wiesz, oczywiście z połowy boiska, bo już nie ma liniowych. Nie? No i ten Oko, ile mieliśmy, 15 lat, od razu z mordą tego sędzia, kurwa, chuju jebany, nic nie było spalonego, weź zamknij mordę i ten od razu czerwoną kartkę mu dał i jeszcze tam wpisał w raporcie pomeczowym, jak on się tam wyrażał i dostał 6 chyba meczy dyskwalifikacji. Czyli to jest mniej więcej, no nie wiem, no może miesiące. Tak, dwa miesiące. I to była, nie wiem, druga klasa gimnazjum, to wiesz, on już nie wrócił nigdy do sportu. Mało. On już poszedł w melanż, próbował. W dragi, ostatni tak. Raz, jak go, a był najlepszy, nie? Ostatni kurwa, raz, jak go widziałem, po prostu, powiedz, wyskoczył z mordą tego sędziego, 6 tygodni jesteś out i po prostu, wiesz, buda i szlugi w gimnazjum. No i ja przed chwilą... Ja przed chwilą chciałem postulować właśnie, żeby usunąć tego spalonego. Po co on w ogóle jest? A właśnie swoją drogą, Ma sens. Tam raczej nie było tego spalonego. Jak my patrzyliśmy, to on miał rację ten gość, wiesz, on się chujowo wyroził, ale... Czaisz, że to jest w ogóle nowa wersja tego Księgi Hioba. To się Bóg założył z szatanem, że mogę się założyć, że Oko będzie dobrym chrześcijaninem, będzie świetnym piłkarzem. Zobaczymy! I szatan w sędziego się przemienia. Sprawdziliście, czy nie miał kopyt. A mógł teraz te telefony Huawei reklamować pewnie. No. Nie, to żeby... ciekawa historia, bo typ miał ksywę Oko, jego brat też miał ksywę Oko i z różnych powodów. Nice. No. Bo ja miał lewe, a drugi prawe. Tak. Dwójkę mieli razem. Chodzili za rękę. Jeden brał tę stronę, a drugi drugą. A ojciec nad nimi patrzył do przodu, żeby nie było jeszcze błąd. Słuchajcie, bo my się tak oczywiście możemy wymieniać historyjkami piłkarskimi po prostu czasie. No tak, mamy pełno. Spotkaliśmy się w gronie, ale nie jesteśmy tutaj. Mundial na wesoło przede wszystkim, uznana marka, to szansa do tego, żeby zrobić to co zawsze robimy, co 4 lata w audycji Banter Banter, czyli wielką
ligę typerów mundialową. Tak. Mundialowe szaleństwo. Tutaj wyciągam telefon. Tak, tak? Jest. I ponieważ są w lidze typerów. To ty wytłumacz, o co chodzi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah kupiony mundial, kupiony mundial. Walizki pieniędzy. Widzisz, zasady. Logo mundialu? Był taki duch unoszący się, taki jakby... A na dole był trup futbolu. I ktoś napisał komentarz, że ten duch, co unosi się, to jest duch zmarłych robotników. No tak. Fun times. 3000 osób dostało więcej. Czapę. Więcej. No, więcej? Wiele więcej. Więcej. Zajebiście ktoś, nie pamiętam kto zwrócił uwagę, że wiesz, że ci, chyba to nawet Oliver mówił, że wiesz, że szejkowie tam mówili, no tak, rzeczywiście są, ale kibice niech się nie obawiają, bo będą klimatyzowane te stadiony. I co trochę ci mówi, że wiesz, że piłkarze się obawiają, czy nie będzie za gorąco. Co ci mówi trochę, że wiesz, kurwa, najlepiej wyszkolony, wiesz, odżywiony człowiek świata. Nie, nie, ja tu nie wytrzymam półtorej godziny, a typy na budowie. Muszę tam zapierdalać cały czas, kurwa, no problem, dawaj, wychodź. Masz tu czapkę i trzymaj kurwa karton i ten, spawaj. Więc zasady Ligi Typerów nie zmieniły się od ostatniego razu, czyli uczestniczy dwóch wybitnych z Big K, Big Katz, Mr. Kacper. Hi. Wygrał ostatnią Ligę Typerów. Tak. 1-0. Czyli udało mu tak się przewidzieć jeden mecz ze wszystkich. Ja, Big Z, Ze is of course for zapad. Nie, ale ja niestety miałem minus jeden, bo nawet jeden mecz nie wiedziałem nawet, że się odbył. Ale tak. Klimat jest taki, że musimy odgadnąć, bo to jest trochę odmienna Liga Typerów, czyli zaczniemy od finału i będziemy próbować zrekonstruować, kto w ogóle grał. Bo wiem, że Polska grała. Polska grała, tak. Dobra, to już mamy, to jest jakby dziki... Czyli co, od finału i co ja mam finał, powiedzieć, finał, jakie drużyny były finał podaj, ale jaki jest wynik, my nie wiemy, więc dobra. Będziemy zgadywać. Jaki był finał? Argentyna-Francja. No ja wiem, że wygrała Argentyna, to wiem akurat, bo była potem... Bo ja ci powiedziałem tydzień. To też i były też zamieszki. Nie, faktycznie, bo coś było o Messim dość. Tak, bo Messi, wiesz, zawsze w cieniu Maradony, chociaż o wiele większe osiągnięcia na pewno w klubowej piłce, to nigdy nie wygrał mundialu i dla Argentyńczyków zawsze Maradona był tym, co wygrał mundial. Okay. No i w końcu Messi go doścignął na koniec swojej kariery. Zgadza i też się. Wygrał mundial, więc jedyne, co jeszcze go nie prześcignął, to w kokosie. Ale przeżycie przed nim. Jet! Zaczął. Dokładnie. Bombki robi, wiesz. Ostatnio dobre, jakby on kończy się mecz, finał mundialu i on od razu. A widziałem nawet ostatni taki klip, to tylko szybko jeszcze anegdotkę jedną. No. Jak Maradona był też trenerem tam dosyć sporo czasu po karierze i dosłownie była akcja taka, że podchodzi do niego asystent, nagle ci wszyscy asystenci wstają, tak niby udają, że coś się dzieje, zasłaniają go. Cztery osoby stoją obok niego tylko po to, żeby on na ławce trenerskiej mógł sobie szczura zajebać. Czterech typów dookoła niby analizują coś. To w czasach przed kingboxem. Ale mi się nie chciało potem biegać. Nie, jak się jest? Kingbox czy co to był? Kingbox? Nie, co ten boks taki, ten co nam nasz kolega prezentował. Ten mistrzowski do... To co masz, wiesz... Royal Box. Royal Box. Royal Box. Okay, stary, wiesz, co to jest Royal Box? Wow. Domyślam się. Stary, to jemasz te ziemniaki, z tym ja może podpisać umowę. Stary, dopiero tam jest pieniądz. O, to jest taki zestaw, no, że... No dobra, że to jeśli Argentyna, myślę, że zwykle w finałach jest dosyć niski wynik. Sorry, że ja tak spekuluję na głośno, bo to pomagam Kasprowi, ale to na 3-4... Będziemy może zapisywać? Zapiszmy, co? Na tych, na telefonach. No dobra, no. A chcecie jakieś podpowiedzi? Chociaż kto? Albo... A kto strzelił? Albo wy musicie powiedzieć dokładny wynik? Czy tak, dokładny wygrał? Wynik, tak. Dokładny wynik. Nie, bo wygrała Argentyna, to teraz wiemy. Ja, mogę tylko strzelać Brazylię, wtedy zawsze strzelam Ronaldo. Będzie Brazylia też później. Będzie gdzieś Brazylia, jest. Teraz Ronaldinho, bo Ronaldo już nie gra, prawda? Ten też już wiesz. Ja uwaga, zapisuję wynik. Ale miał lepszy wynik niż jego ojciec. Był taki. Nie ma co zapisywać, na 3-4 chyba. Dobra, to 3-4. Bo Ronaldinho to jest ojciec, to jest syn, mały Ronaldo. Mały Ronaldo. Wyszedł z niego jak kurwa w tym, w... Jak Ronaldo kiedyś tak uderzył główką, że pękła mu głowę. Stary Ronaldo nie był nigdy gruby, tylko wciąż. Tak, urodził Ronaldinho.
Co ja chciałem? W Atamanie. On normalnie tak samo wezwali Ronalda i on z tego wyszły Ronaldinho. Takie małe. Ronaldinho, assemble. No, już same tańczy. Dobra, co my robimy? Jaki wynik? Finału Argentyna-Francja. Ja mówię 3-4, macie jeszcze 5 sekund. Dobra. No, mam. No. 3-4. 1-0. 3-4. Weź bliżej. Obie. What? Wynik był 3-3. W karnych wygrała Argentyna. No, a ile strzeliła karnych? Jednego? Czy złotego? 2 w karnych, a wynik meczu 3-3. No dobra. Ciekawostka. Pierwszy raz w historii finał sędziował Polak. No i dlatego tak. Dlatego najważniejsze były 3-3, to... 2 karne podyktowane. Dostał te... Ciężkie decyzje miał. Słuchajcie, ja wam powiem, że... Filmy kartofle czy ziemniaki. To jest zupełnie tak, jakbyśmy wygrali. No. Dobra, no to punkt dla Kacpra. Jest! Bo był bliżej. Dobrze. Dobra, teraz mecz trzecie miejsce. Musimy zrekonstruować, jakie są w ogóle półfinały. Nie wiemy, jakie są. No, jak ale no powiem mecz o trzecie miejsce, to się będzie może domyślać, jakie drużyny są w półfinału. No, bo na podstawie to... finału i trzeciego miejsca. No tak, bo to jest to samo. No dobra, mecz o trzecie miejsce. Chorwacja-Maroko. Maroko? Maroko było niespodzianką. Maroko było, kurwa, w półfinałach. Maroko było niespodzianką i doszło do półfinału. Ale to jak było? Że jakoś im coś im poszło? Dobrze im poszło. Jak tam będę cię wymieniał ćwierćfinały, jedną ósmą, z kim oni wygrali, to będziesz zdziwiony. Maroko, stary. Maroko. Ale też tam prawie nikt się nie urodził w Maroko. Są piłkarze wychowani w Hiszpanii, Belgii. Aha, w zespole, dobra. No tak, tak. Okay. Myślałem, że to jest ogólne. To nie jest tak, że Maroko ma nagle niesamowite szkolenie, tylko dużą emigrację do krajów, gdzie dobrze szkolą. Pewnie rozumiem. No, okay. Ja myślałem, że mówisz taką ogólniejszą, że po prostu w Maroko się nikt nie urodził w ogóle. Nigdy nie. Nie istnieje Maroko. To jest fake. Nie, Maroko to nie ma. To jest taka wielka konspiracja, tak, że... Ludzie udają. Tam jest Sahara, ktoś dorysował kraj. Stoją i sprzedają, kurwa, te pamiątki ze Star Wars. Maroko to jest tak naprawdę... ta zachodnia Sahara. Tak, tak, zgadza się. Dobra, Maroko czy przegrało, czy wygrało z Chorwacją? Potrzebujecie czasu, czy od razu? Wiesz co? Nie, ja mogę od razu, na czym się będziemy zastanawiać. No dobra, Maroko, Chorwacja. 3-4. Maroko. 2-2. 2-2, a ty mówisz Maroko? Tak. Tak. Chorwacja 2-1 wygrała. Co? Chorwacja wygrała? O trzecie miejsce, tak. Maroko było czwarte. Nie spodziewałem się. Najgorsze, jakie można miejsce mieć. No. Ja pierdziele. No, szkoda. Tylko to mnie akurat szykuje. Maroko, wiesz... No, oni, a jak oni sobie radzą? Tam normalnie ta część kraju w Maroko, która ma w dupie piłkę nożną, no, to oni byli, wiesz, przerażeni tym, co się dzieje, bo oni tam regularnie wygrywali tą 1/8 ćwierćfinał, gdzie się nikt nie spodziewał. Mhm. I tam co chwilę były dni wolne od pracy, szkoły były zamknięte, bo było, wiesz, narodowe święto. Okay. I ekonomiści, nauczyciele, to oni wszyscy byli wkurwieni, nie? Że wiesz, co się dzieje w ogóle. Aż, że można powiedzieć, że sparaliżował kraj ten. Ale zaraz, to... gdyby... Na szczęście to Maroko, więc wiele nie rozjebali. Z ciekawostek, pierwszy raz w historii afrykańska drużyna do półfinału doszła. Okej. Okay. Polacy grali w tym... Tak. Co to, Mistrzostwach Świata? Tak. I czyli zaraz, gdyby dobrze im poszło, to u nas też by było wolne wtedy? No tak. To już zależy od Andrzeja Dudy, ale on może tak na dzień powiedzieć na przykład. Co za zdanie w ogóle. No to chuj by nie było. No. Już prezydent może z dnia na dzień ogłosić, że jest Dzień Narodowy. I tam chyba w Maroko jest król, więc tam król to wszystko. Tam. Nie ma w Maroko jest król już dawno. Jest na 100%. Na pewno nie ma króla. Na 100% jest, no, bo czytałem artykuły, że oni się tam spotykali z tym królem. No. Między innymi jedną z osób, która się spotykała z tym królem po tym czwartym miejscu, była Polka, która jest matką jednego z piłkarzy. Bo jest... Czyli Polacy byli. Jest. Słuchajcie, my zrobiliśmy te Mistrzostwa Świata. Polka na emigracji chyba w Holandii poznała Marokańczyka i ten właśnie ich dzieciak gra dla Maroka. I ona dlatego mogła spotkać się z królem Maroka i udzielić na ten temat wywiadu do Onetu. Zajebiście. Wow. Przenieśmy się do sekcji komentarzy na ten temat, co Polacy mają do powiedzenia na temat Polki, która się ożeniła z Marokańczykiem. Same dobre rzeczy mają. Mazel tov. I przede wszystkim powodzenia w małżeństwie. A, no i oczywiście wielokrotnie ona pisała do PZPN-u, że jest taki gość i oni wielokrotnie pisali, że mają to w piździe. No bo to jest kolejny wielki sukces. Łączy nas piłka. Sorry, że tutaj, ale ja nie sprawdzam jakby co. Dobra, to co? Półfinały? Jak się możecie domyślać, w półfinałach były te drużyny, co wymieniłem. Dobra, to zaraz teraz ale... musimy ustalić, teraz będziecie wiedzieli, kto wygrał, nie? Tak, dobra, ale no to połowę to mamy. Wynik, dobra, to musimy... Nie, zróbmy tak. Ustalmy, jak, bo to już się zaczyna robić gęsto. Ja myślę, że musimy zgadnąć na przykład, z kim grało Maroko. Maroko kogo pokonało? O. W półfinale, tak. No jest do wyboru Francja albo Argentyna. Nie?
No. Nie, no nie, Francja i Argentyna przeszła dalej. No to tak, no to Argentyna musiała z nimi grać w półfinale. Co? Nie, zaraz, Chorwacja przeszła. To jest lepsza rozstrzygana. Nie, ja mam przeczytałem finał i mecz o trzecie miejsce. No to rozumiem. No, czyli na przykład jak jest Maroko w półfinale, to musiał być albo z Francją, albo z Argentyną. A, sorry, ja trochę nie rozumiem liczb. Się pogubiłem. Jezu, na półfinale się pogubiłem. Ja myślę nad tym, żeby wygooglować, jak wygląda tabelka. W finale była Francja i Argentyna, czyli jedna z tych drużyn musiała ograć Maroko. Ja myślę, że ciekawie by było, jakby Francja z Marokiem grała, więc postawię tak. Nie wiem, czy tak było, bo to jest, wiesz, trochę tam, wiesz, kolonialne jazdy. Mm-hmm. Wielu jest Marokańczyków we Francji. No to kurwa zawsze są. Ale gdzie były zamieszki? We Francji czy w Maroko? Już chyba się wygadałem, więc w Paryżu, tak, jak przy okazji meczu Francja-Maroko, dużo zamieszek. Okay. Oraz z tego, co się dowiedziałem teraz, jak byliśmy na obczyźnie tydzień temu, w Rotterdamie też podobno. Po prostu była specjalna dostawa bananów z kokosem. Bo tam Holendrzy mają trochę w dupie kadrę Holandii, więc tam się za bardzo nie interesowali, ale mieszka tam mnóstwo Marokańczyków i podobno było niezłe zamieszanie. Tak, oni się lubią bawić. Nie wiem, czy słyszałeś. Okay. No dobra. Finał macie Francja-Maroko. Wiadomo, że Francja wygrała. Chcecie wynik obstawiać, czy mam już mówić? Czy jeszcze chcecie się bawić? Nie, może nie. Lepiej zgadywać kraje, przyznam. Francja wygrała 2-0. Okay. Drugi półfinał też wiecie, nie? Argentyna, Chorwacja, tak. No bo to jest, no tak. No dobra. Dobrze, dziękujemy, że ufasz nam, że tak faktycznie trzymamy kontekst tego, że wiemy, jakie drużyny już wymieniliśmy i potrafimy backtracking zrobić. To by była ta tabelka, to by było non toper za te pytania. Jacek Gmo gotował pierogi, czy cokolwiek. Ziemniaki. Ziemniaki i kartofle. Ziemniaki czy kartofle? No dobra, no słuchajcie, w ćwierćfinałach ma Francja i grała z kim, jak chcecie kraje zgadywać. Kurwa, z kim wygrała w ćwierćfinale Francja, na półfinał. Dobra, ja szczeram wysoko. Anglia, żeby było tak oldschoolowo. No. Oni się... I też był, wiesz... Stuletnia wojna. Dokładnie. Tak, moim zdaniem Włochy. Włochy nawet na mundialu nie były. Wiesz, z kim odpadły Włochy w eliminacjach? Nie. Z Macedonią. Nice. Leszcze największe. Nice. To jest ciekawe, bo Włochy były zawsze na mistrzostwach co roku i w 2018 pierwszy raz w historii nie byli na mistrzostwach, bo się nie dostali. Była wielka w ogóle skandal we Włoszech. Potem wygrali Euro i potem się nie dostali na kolejne mistrzostwa. Wygrali Euro. Tak, to było 2 lata temu? Dwa razy tylko w historii nie byli na mistrzostwach świata i między tym wygrali Euro. Mistrz Europy. Wiesz, randomowe sytuacje. Oni bardzo są, randomowe. Oni po prostu może mają, są na cyklu, wiesz, testosteronowym. Zjechali z bomby i Jezu, stary, ja nic nie mam pompy. Musisz. Włosi wkurwieni mocno. Calcio nie w formie. Dobra, czyli. No to słuchaj. A gdzie się. Był legendarny pojedynek. Co ty gadasz? Francja-Anglia. 2-1 dla Francji. A, wygrali. No dobra. No dobra. Ale tu trochę nam podpowiedziałeś, że Włochy nie grały, bo wtedy już nie podawajmy Włochów. No dobra. Włochy jakby schodzą z tego, tak. Dobra. To jeszcze była kto? No dobra, Argentyna. Teraz jest kolejny ćwierćfinał Maroko. Kogo pokonało Maroko w ćwierćfinale i historyczny sukces tego kraju? Kurwa, jakąś Belgię ja bym tam. Bo Brazylia. Brazylia. Też musi grać gdzieś. Okay. To ty byłeś bliżej, bo Portugalia. Ja bym bliżej. To jest sam język. No dobra, ale Belgia jest bliżej. Co, Belgia jest bliżej czego? Maroko? Nie, no z kim grali w końcu? Z Portugalią. No to bliżej Portugalia jest bliżej Belgii niż Brazylia. Ale bliżej jest do Brazylii tak kulturowo. Ale to Maroko... A czym się lata? Ale Maroko z kulturolotem? Co to jest? Ale dlaczego ty porównujesz dystans Portugalii do Belgii, skoro Belgia nie jest zaangażowana w to w ogóle? Nie było ustalone w zasadach typera, że chodzi o to, czy kraj jest bliski kulturowo, czy geograficznie. Ale dlaczego to ma znaczenie teraz? Przecież oni nie grali z Belgią, tak? Kto grał? Maroko grał z kim? Ale nie grali też z Brazylią. No ale grali... Aha, no dobra. Ale zaraz, zasada to było, jaki kraj jest bliżej? Nie. A jaki co kraj ma podobny język? Słuchaj, jakbym to oglądał... Ja bym dał remis. Dobra, kulturowo punkt dla niego, a geograficznie dla mnie. No ja wolę kulturowe punkty. Dobrze. No to tak, Argentyna, zwycięzca mundialu, kogo w ćwierćfinale dziabnęli? Polskę daje. Się kupię. W finale. Te, które wymieniałem, czyli nie mogę już... Brazylię! Możesz Brazylię? Mogę znowu typować Brazylię. Nie tym razem. Otóż Holandia została pokonana w ćwierćfinale.
O. Tutaj ciekawostka. Mój kolega duże pieniądze postawił na wynik 2-1 dla Argentyny, który się utrzymywał do 95 minuty, kiedy Holendrzy strzelili na 2-2 i on się załamał i potem w karnych Argentyna wygrała. I drugi raz się rozpił, bo to oko tak. był. To już mogli. Oko się ogarnął. Ale za jaki kolega, halo. Nie wiem jego nazwiska, bo jest takie samo jak ksywa, aczkolwiek on dosyć dużo melanżował i chlał i teraz się ogarnął trochę z tego. I stwierdził, kurde, jak ja tyle nie melanżuję, niech nam mieszka ze starymi, mam mnóstwo pieniędzy. I poszedł w hazard. Przejebał i teraz pije, żeby o tym zapomnieć. Ja pierdolę. Okay. Ale dobra, halo. No ale to powinni... Lecimy dalej, tak? Nie, ale ja bym chciał to skomentować trochę, tę tak? smutną Dobrze. Sytuację. Powinni mu to zaliczyć, tak? No mecz trwa 90 tak. minut. Wiesz co, tam było tak, że... Co to jest za jakieś doliczanie 5 minut? Miał bardzo dużo meczów na jednym kuponie i to był ostatni mecz. Jak to by zagrało? To już jest wszystko, nie? I on 95 minuta. Kupon śmierci tak zwany. No, 95 minuta. Ja pierdolę. No dobra, ale po co oni doliczają ten czas 5-minutowy? Oni bardzo dużo doliczali na tym mundialu. Tutaj ten żart Piotra Szumowskiego już jest na YouTubie, więc możemy powiedzieć ten żart. Bardzo mi się podał ten żart. No, no. A on mówi, że tam taka statystyka była, że każda minuta tego mundialu to jest śmierć 8 pracowników. I jeszcze tyle doliczają. Jezu. Jebani, no. Faktycznie, ale doliczyli tam kilkanaście minut. Tam doliczali w każdym meczu, bo takie dostali rozporządzenie, że... Bo w ogóle w tej piłce nożnej, tak jakbyś wziął realny czas gry, to jest około 40 paru minut, bo tam są co chwilę auty, wybijają, ten czas leci. Okay. I oni uznali, że będą więcej doliczać, bo po prostu dużo czasu, wiesz, traci Dobra. Się, nie? To jest jak... Żeby reklam więcej tak zmieścić. Na próbę zrobili tak na tym mundialu, nie? Że dużo doliczali czasu. A nie mogą po prostu zatrzymywać zegara? No to jest teoria też. Właśnie był taki pomysł, że mecze trwały 60 minut, czyli dwa razy po pół godziny, ale zatrzymują czas. Czyli no, jakby realny czas będzie dłuższy o wiele trwania meczu. No, są pomysły różne. No jak wiesz, dołożyli ten motyw taki, że już sprawdzałem na kamerach, czy była jakaś tam, wiesz, spalona ręka czy coś, a kiedyś tego nie robili i zawsze się bronili, że wiesz, to chyba w Anglii do teraz nie ma, nie? Czyli nie, jest. Jest już? Dobra, sorry. No, dobra, czyli kto wygrał? Holandia. Nie, Argentyna wygrała Holandię i ostatni ćwierćfinał mamy. Dobra. Chorwacja, która Chorwacji. Ma w finale. Z kim wygrała w ćwierćfinale? Ja daję z... Myślę, że grali z Serbią i było też ciekawie. Bo tam jest zawsze interesujące. Niemcy. Niemcy. Ale miałeś teraz szansę. Brazylia. A chciałem, a wiecie co? Chciałem tak powiedzieć... Do trzech razy sztuka, nie? Chciałem powiedzieć Brazylia, bo w końcu trafię, ale mówię, no nie, jak nie, frajer, nie będę mówił Brazylia. Nie chciałem odpowiadać, no. ale czułem, Kurde, że to nie będzie. Zaraz, Chorwacja pokonała Brazylię. Chorwacja pokonała Brazylię po rzutach karnych. Ja montuję ten odcinek. Brazylia. Jest. Dobra. Yes. Ja montuję ten odcinek. 1-1 w regulaminowym czasie gry i 4-2. Chorwacja jest też ewenementem, to jest kraj, który ma 4 miliony ludzi. Tak. Drugi raz z rzędu trzecie miejsce na mundialu. 4 lata temu i teraz. Kurde. To jest 4 miliony ludzi. Jaki to jest jaki odsetek dobrych piłkarzy w społeczeństwie. No, nie? I ilu nacjonalistów też. Bardzo dużo. A jakie plaże. No, kamieniste i drogie, kurwa. Głośno. Kurwa, a ilu zbrodniarzy wojennych poukrywanych jeszcze, kurwa. Mój tata po górach tam. Zbrodnia. No, jaka rakija pyszna. No, coś za wszystko kraj. Nie, oni są tytanami sportów zespołowych, bo oni są też dobrzy w siatkówkę, są dobrzy w koszykówkę. W piłkę ręczną i w piłkę wodną. Widzisz, jak się ludzie lubią nawzajem i właśnie świeci słońce i jest chill, to spoko. A u nas co? Nie wiadomo, o co chodzi. Nie, ten skacze sam, ta gra w tenisa sama. Tam jeden się ścigał samochodem, też sam siedział przez większość czasu. Tak, rękę odbiło nawet, no. Wszyscy sami. Ty, a wiecie w ogóle, że ja się na polskim sporcie nie znam, więc już mi się trochę zgubiło. Aha, okej, dobra. Tak. Ale tam jest tylko 5 osób, więc... No. 6. I raczej z dobrych 6 i sternik. Nie, 6. Ja nie słyszałem o Patusie, który poszedł na siatkówkę. No. Większość tych dobrych domów są chłopaki. Znaczy, wiesz, bo Patusy zwykle nie rosną wysocy, bo zaczynałem jarać wcześniej. No. Też jest racja. No. Nie chcę tutaj generalizować, ale wiesz, i się garbią. No tak. Chodzisz taką, kurwa. Co jest, mordo? Wiesz, jak jest? Nie masz wyskoków. Nie, nie. Twardo, szeroko stopy stawiasz, wiesz, jak jest. I zawsze, jak to mawiał nasz kolega, jak chodzą jak gołębie, kurwa, tak o, szyję. Ale nie, no bo to jest sport taki, potrzebujesz, wiesz, sali i siatki i piłki i odpowiednich no tak. butów, kurwa, Asics. Chyba, że w plażówę, ale wtedy to pogody potrzebujesz, a u nas też...
Z tą pogodą. W Bytomiu no weź pod Blaszowę zaję. Gdzie na hałdzie to na węgiel. Piachu, na węgiel. W popiele zamiast piachu po prostu. Szybko po mnie dusi już. Stary, ale efektowne było w chuj. Topem, nie? Dobry motyw. No dobra. Czy lecimy dalej? No tak. Tak. Zostały nam jedne ósmo finały. Tak. To takie no to słuchajcie, Portugalia, no tutaj dodam, rozbiła w 1/8. Kogo? Potem nie. Przegrali z Maroko, ale w 1/8 jeszcze im dobrze poszło. Ty nie podsłuchuj, bo już się prawie wsprułem z tego, co dobra. Chcę powiedzieć. Dobra, ja myślę, że Czechy. Jeśli ja mówię Niemcy. Nie było Czechów na mundialu też. Nie było Czechów? Czechy przegrały z Szwecją, która przegrała z Polską i Polska była na mundialu. Jesus. Ha! Nawet tak, taki wstyd. Niemcy też nie, otóż Szwajcaria. Być blisko, powiedzmy, i kulturowo, i geograficznie. Ej, w ogóle Szwajcaria to jest dobry typ, bo mogę kulturowo trzy języki wcisnąć. Tam. Dobra, ale przynajmniej, no, dobra, ja się nie zgodzę. Ale już przeszło. Kulturowo, stop, Czechy kulturowo ze Szwajcarią mają dużo wspólnego, też górzysty kraj, niewielki, taki raczej... Jakby jeszcze była Austria, tak. Żeby się kłócić o to geograficznie, no, ale Szwajcaria... Czechy blisko Śląska, na Śląsku też złoto nazistów gdzieś było, jest, więc w sumie... Tak. No tak. Nie, chyba będzie ciężko to połączyć. Też lubią heroinę, powiem. No dobra, no to tak było. Portugalia, potem mamy kogo? Jest Maroko, które ograło Portugalię w ćwierćfinale, a z kim wygrali w 1/8. Też to była niespodzianka. Pewnie z jakimś dobrym w takim wypadku. Brazylia już była. Kurde, ale brakuje już... Które są jeszcze dobre kraje? Zaraz ci powiem. Bo na świecie, bo pamiętam, że to jest jeszcze są światowe zespoły. Brazylia już była? Meksyk! Jest okej? Okay? Nie wiem, nie jest. Ja mówię, że Australia, bo oni się nie pojawili w ogóle. Chyba nie było ich. Australia była na tym mundialu, ale to nie jest Australia. Fuck. Ale kulturowo będzie... Meksyk nie wyszedł z grupy kosztem Polski. Wyszła. Polska wyszła z grupy? Z naszej grupy wyszła Polska i Argentyna. Meksyk odpadł, a Maroko w 1/8 wygrało z Hiszpanią. What? No tak, brakowało ich tam gdzieś. Maroko pokonało Hiszpanię, Portugalię, a w fazie grupowej, a to wam trochę zdradzi, to nie będę mówił, ale też mocne drużyny w fazie grupowej odesłali do Polskę. Domu. I dopiero z Francją półfinał. Jasne. Dobry? Shut the fuck up! Dobrze, kochani, to... No dobrze, ale to myślę, że dokończymy tę jedną ósmą. Oczywiście. Dużo, nie będziemy tak drzeć mordy po prostu i mam nadzieję, że ta pani się tam jakoś... Ale nie takie... Mam nadzieję, że to odmieni te dzieci, bo... Ale to mundial, emocje są przecież. No jest, w pełni uzasadnione. Polska wygrała. Potem wiesz, no to moim zdaniem dobre jest terapeutyczne podrzeć mordę na kogoś, niech się przyzwyczaja. No, nadto, gdyby twój kolega... Rozłożyć bezpieczny kapelusz i jest wszędzie cicho i super dzieciaki. Nie, nie tak no. Życie nie wygląda. No to akurat w tym fragmencie pewnie powinno tak wyglądać. Nie no, to oczywiście przepraszamy retroaktywnie. Nie, słuchaj, czekaj. Czyli Maroko pokonało tu i jeszcze tak, kto nam został? No dobra, lecimy do Brazylia. W 1/8 wygrali, odpadli dopiero później z Chorwacją. Okay. Z kim wygrali w 1/8? Z kim wygrała Brazylia? Urugwaj. Nie wiem, czemu tak szczeliłem. Z kim wygrała Brazylia? No, nie Urugwaj. Nie. Bo ja zająłem. Paragwaj. Stany Zjednoczone. O, mogła być. Też egzotycznie jest Korea Południowa. What? Oni nawet... Korea Południowa wyszła z grupy, przegrała z Brazylią 4-1 w 1/8. Szkoda. Korea Południowa, pamiętam, oni mieli... O, mój ukochany mundial, czyli Japonia i Korea Południowa. Tam to jest słynne, kiedy polska reprezentacja poszła tam na największej chyba bombie imprezowej. I to było słynne nagranie z mundialu, jak chłopaki w autobusie po prostu grają w karty. I słuchajcie, jak się butelki brzęczą. Stary jest. I tam jest też ze treningu takie. Patrz jak ten jak szuka. I jeden zawodnik, tam nie będziemy wymieniać, który... Po prostu tak, wiesz, schyla się jakiś, chociaż jeden binon z wodą. Jest tak skacowany on. Czekaj, ja mu piłę podam teraz. I stary mu puszcza taką nie do dobiegnięcia. Nie? On tak robi trzy kroki i zawraca. Zawraca rusza. Poddaje się. Po prostu nie będzie grał. Olisa Debet, turniej życia. Oczywiście. I stamtąd powstał słynne nagranie Gmoch na mistrzostwach, czyli...
Witam, szanowni państwa. Taktyka 7-3-8. Tak jest. Dobra, Korea, czyli... Jezu, ale tam jest dużo tych zespołów, będzie jeszcze więcej teraz, nie? To już powoli kończymy tą jedną z grupy, już nie będziemy robić. Nie, nie będziemy robić, bo ja przyznaję, że ja już nie mam pomysłu na kraje. Ja bym zostało wam 5 1/8, to nie jest dobrze. Dużo. Dajcie radę. Czyli 5 8. 5 krajów wymyślić. Zostało nam 5 8. Ja już nawet nie pamiętam, który wymieniłem i że one odpadły. Spróbuj jeszcze raz. Ja będę strzelał dalej. Będę ci przypominał jak coś. Dobra. Kolejna 1/8, tutaj Chorwacja, która doszła do 3. miejsca. Dobra. I kogo oni w 1/8 pyknęli? Polskę. Tak bym strzelił. Ty, właśnie, bo słyszeliśmy, że Polska wyszła z grupy. Tak. Polska się pojawi w 1/8, tak. Ale w tym odcinku? Czy zaraz, bo nie mogę zdradzać. Czechy. Już było, że nie Czechy przecież. Nie było Czechów. Masz, bo stajesz jeszcze jedną szansę. Mów Słowacja. Słowacja. Słowacji tym bardziej, nie? Węgry. Japonia. Ukrócę twoje męki. Chorwacja z Japonią. Kurde. Nie zgadzam się. Teraz też nie zgadniecie, jestem pewny. Też egzotyczny kraj, to będzie podpowiedź. Egzotyczny kraj. Anglia. Kogo pokonała w 1/8? Tunezja. Egzotyczny kraj. Tunezja? Mówisz? Daleko. Dobra, czekaj, strzelam. Uwaga, jest jedno z moich ulubionych nagrań w polskim internecie, to jest jak z takiego programu Ciało Darwin, który poważył pod Szwedes. To było w TVN-ie, gdzie mieli robić, to były turnieje inteligencji i różnych tam wyzwań dla par. Bo oni chcieli, wiesz, że... Jako... Złożona odpowiedź. Zaraz wytłumaczę ci dlaczego. Ale zamysł był taki, że oni eliminują te słabe pary, żeby one nie miały potomstwa. Taki był zamysł. W ogóle mega eugenik. Nie mam wątpliwości. Piotr Szweza wprowadzi. I zadałem pytanie parce. I jest, jaka jest stolica Peru? I oni tak... Tylko strzelamy. Afryka. I ten Piotr Szweza tak... Stary tak... Wrestluje Jimmy jeszcze raz. Jeszcze raz, stolica Peru. Afryka. Lima. Więc Peru. Ale jak? Peru, a ty strzelałeś Tunezję. Tak. Ty byłeś bliżej. Jezus. Kulturowo Senegal. Czy geograficznie? I tak. Jest. Senegal. Peru jest, zwany Senegalem, Ameryką. Słynny rajd Paryż-Lima. Tak. Trochę się jedzie. Trochę nie jedzie, ale warto. A ile się płynie? Także zostały nam 3. Francja. Kogo pokonała Francja w 1/8 finału? Francja była w finale, więc musieli być Polskę. Dobra, ja stawiam z krajów, nam jeszcze zostało europejskich, może szczerze, jakiegoś wariata. To Polska jest w kraju europejskim. Rosja nie mogła chyba grać, wyrzucili ich. Dobra, tylko sprawdzałem tak. Kurwa, to może Ukraina też nie grała? Jezu, ile jeszcze krajów zostało? Niewiele. Turcja jeszcze jest u mnie Turcja. W piłkę. Trafiłeś, Polska. Co ty gadasz? Polska przejebała z Francją po dobrym meczu, a najlepszym tym mundialu, jaki zagrali, to przegrali z Francją. To są 2 punkty. Ale też ciekawostka, Polska tylko 2 mecze przegrała na tym mundialu, tak. Z Argentyną i z Francją, które potem były w finale, więc można powiedzieć, że 3. miejsce takie pobieżne. Chujno, dlatego wygraliśmy z Arabią Saudyjską i ledwo z Meksykiem zremisowaliśmy, ale przegraliśmy tylko 2 mecze. Do boju Polska. Ale nie, to jest w ogóle... To jest jakby case często Polaków. Jak przegrają, to potem ci wygrywają i my jesteśmy... O, zawsze jest, tak. To przegraliśmy z najlepszymi. Było tak chyba to nic się nie dało inaczej. Było faktycznie, bo przecież... 2 wam zostały. Zbliżamy się do końca. Argentyna. Kogo pokonała Argentyna w drodze do finału w 1/8? Jezu, ile krajów jeszcze zostało. Podpowiem wam, padł ten kraj dzisiaj już. Stany Zjednoczone. Brazylia. Brazylia wcześniej była. Dostałeś jeszcze szansę jedną, bo już było tak. Portugalia. A nie, bo oni też już zostali. Kasper jak panikuje, to podaje portugalskojęzyczne kraje. No, nie ma wielkiego wyboru. Mogłem wybierać hiszpańskojęzyczne, 1/3 świata do wyboru. Tak, jest więcej. Z kim wygrała kto? Chiny. Argentyna. Argentyna wygrała z... No. No ile jeszcze krajów? Co powiedziałeś? Ty co powiedziałeś? Ja próbuję wymyślić kraje, które grają w piłkę. No. Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone. Ameryki Północnej. Kanada. W takim razie. Australia. Wow, pojawiliście. Popadło przecież dzisiaj. To nie, kto z was był bliżej. Kulturowo? Tutaj tak samo. No jest,
tutaj debata. Geograficznie Stany. Ja bym powiedział kulturowo Kanada, bo Kanada jest też pod władaniem królowej. Tak, dokładnie. Jest Commonwealth. Jest tak. Więc... No i ostatnie punkt dla mnie. Już bez męczenia buły. Holandia. Kogo pokonała Holandia, żeby potem przegrać z Argentyną w ćwierćfinale? Z kim mogę grać? Dobra, tutaj też musi być coś jakiś dziwak pewnie. Dziwak, wykręt. Jeszcze raz postawię Turcję, bo ja wierzę w siłę lira. Turcji w ogóle nie było. No to... To Chiny. To nie są tacy dobrzy. Chiny? Chiny nie... też nie było i na mundialu nie było? Chyba. Nigdy? Pewnie swój może własny. Raz byli kiedyś, ale raczej nie. Tyle chłopaj. Z grupy. Tam Chiny zapowiedziały z 10 lat temu swoją ogromną tą, żeby jak to dojechać. Się ładnie mówi, naparcie. Na, nie wiem. Program może. Tak, program. Szarże. O, tego słowa szukałem. Swoją szarżę na podbój futbolu i po 10 latach się okazało, że dalej są w dupie jeszcze większe niż byli. I nikogo nie ma. Nawet tego. Pogorszyli sytuację pierwszy raz. Ja daję Danię. Dania. Dajesz do Holandii? Dobra. Dania i Holandia. Ja w takim wypadku, żeby rozbić to tak, to ja daję Republika bardzo. Południowej Afryki. Okej, też ich nie było. Stany Zjednoczone tym razem. Damn it. Z Holandią Stany Zjednoczone, to dużo byliście blisko. Ale to Stany weszły? Stany weszły. W fazie grupowej Maroko pokonało na przykład Belgię, Kanadę i nie wyszły z grupy takie drużyny, więc Maroko poszło bardzo ładnie. Kurde, ale to musiało być, ja coś czuję, że tak ludzie... Było święto narodowe w Maroko. Ej, ale to zaraz, bo to jest taki, czyli to nie był taki ten klub starych tych... Old Boys Club. Ja ostatnio Mistrzostwa Świata, jakie widziałem, to były we Francji w 98. Na tej podstawie klasyczne. Buduję swój jakby krajobraz drużyn, jasne. Które powinny grać. Powinny w ogóle. No właśnie. No, coś tak, o kolonializmie jest. Nie no, zakładałem, że po prostu to jest tak, że to jest ciągle to samo, nie? Że to jest świetne drużyny, są świetnymi drużynami. Które łapią nagle falę, jak wiesz, właśnie Chorwacja, która tak. Od kilku lat jest tam dosyć dobra. Mają dobre pokolenie. Szwajcaria nie była jakaś taka dobra, jest dobra dosyć. Dania jest dobra dosyć. A Dania zawsze nie była dobra? Nie. Oni mieli jeden takie euro, co wygrali i to oni w ogóle tam brali udział. Za Jugosławię, tak. I za to, że w Jugosławii po prostu stwierdzili, że są za dobrzy i wywołali wojnę, tylko żeby nie pojechali. Bo była szansa. Tak, trochę na farcie to. Tak. Ale ostatnie lata mają dobre, nie? Polacy są o dziwo nawet nie tak źli w ostatnich latach. Nie, tam Polacy, kurwa, to co chuj się... z nimi. Tu 20 ton, lista przebojów, najlepsze zespoły naszych patronów. Program El Patrones już teraz w twoim domu. Zaczynamy. 1:20. Na miejscu 20. Łużyce Lubań, The Fighting Madheads. 19 to oczywiście z krainy latających się. Kierczyn LZS Zaręba. Snow Kicks z Galactic Football, znani jako rodzice nie mają na ciebie czasu, na miejscu 18. Na miejscu 17 zaś Trasz Atak Lipiny. 16 miejsce Dom Bolewice, nie prawice popiera. 15 miejsce Śląsk Wrocław, tuż pod niebem. Zaś pod nim miejsce 14. Polonia Piła Żużel for Life. Miejsce 13. I odpowiadałem tam na pytanie LKS Wilki Wilków Wilkom. Miejsce 12. Suchary Suchy Las, gotowi by zapłonąć. Na miejscu 11. Garbarnia Kraków. Tak, śmierdzimy. 10. AC Milan. Miejsce 9. Super Strikers FC. Pamiętajcie, z jedną błyskawicą. Dwie? Nie. 8. miejsce to oczywiście z Anglii popularne łaziki Bolton Wanderer. Miejsce 7. Real Sociedad San Sebastian, walczące muszelki. Na miejscu 6. Krzesana w trudnych warunkach i z Krastolec Mazur Ełk. Nie czytać Mazurełk. Na miejscu 5. Miejsce 4. to RKS Hufdu. Nie czaję referencji. Miejsce 3. nazwana jak płyta słoweńskiego burzuma KS Zwar Międzylesie. Miejsce 2. Francja 1998. Chyba cały kraj oraz oczywiście na miejscu 1. niezmiennie przemytnik Kołbaskowo i na Oriencie. Trzymajcie się i pozdrowienia dla wszystkich. El Patrone!